Ten film jest przeznaczony dla osób, które myślą, piszą, że odgapiam od Tydźmiego. Nie odgapiałam, tylko cały czas odgapiam tym, co robię. Faktycznie przyznaj się, kiedyś odgapiam od Tydźmiego nawet za dużo, właściwie przez około półtora roku prowadzenia kanału tak robiłem. Miniaturki format filmu był taki sam, to znaczy wstęp, intro i 30-40 minut gadania. Tak, to było ewidentnie kopiowanie właśnie stylu tego youtubera. Jednak czasem zacząłem wprowadzać swój styl i zmieniłem wszystko. Format odcinków, styl montażu, miniaturek, dosłownie wszystko. Tym samym stworzyłem swój styl. Ale ludzie dalej piszą, że odgapiam, bo... Nagrywam survival. Tak, dokładnie. Jest to głupota, bo nagrywam grę, którą każdy może nagrywać, którą nagrywa setki tysiące innych osób w Polsce i za granicą. Nagrywam ją swoim stylem i w ogóle... Kolejna rzecz to są farmy, które buduję na singlu i tak ludzie mi zarzucają, że odgapiam, bo mam te same farmy co ty Jimmy. Ogólnie znowu nie jest to zbyt mądre, dlatego że ja buduję farmy, które każdy może zbudować i według mnie są one najwydajniejsze, nie są one objęte żadnymi prawami autorskimi ani niczym takim. Poza tym jak jeden youtuber w Polsce zbuduje jakąś farmę, to nie znaczy, że inny mniejszy twórca nie może tego zbudować. To samo jeśli chodzi o nagrywanie, jak jeden youtuber nagrał w Polsce survival na snapshotach, to znaczy, że inny mniejszy twórca nie może tego nagrywać. Może, może nagrywać, może streamować i tak dalej. Wiadomo, styl może być taki sam i wtedy można powiedzieć, że ktoś kopiuje, ale mój kanał, moje miniaturki, filmy jest totalnie inny od kanału Tidźmiego. Faktycznie tematyka ta sama, ale wiele osób w Polsce czy za granicą nagrywa Minecrafta w swoim stylu i każdy robi to inaczej. Nie możecie zatem pisać, że ktoś odgapia, bo nagrywa tą samą grę, bo jest to po prostu głupie. Przeglądy z naprzodu, aktualizacji i tak dalej. Mimo zmiany stylu dalej niezbyt rozgarnięci ludzie zarzucają mi, że to też kopiuje i kolejny raz. Wiele osób nagrywa przeglądy i w Polsce i na świecie. I każdy ma do tego prawo. Nie działa to tak, jak myślą niektóre dzieci od Tidmiego, to znaczy jak mi nagra przegląd, to nikt inny nie ma prawa. Tak naprawdę był już nie raz i sam sobie tego nie wymyśliłem, bo wiele osób właśnie mi to zarzucało, że nie mogę nagrywać przeglądów, bo inny twórca to nagrał. Tak naprawdę było. Ja rozumiem jak najbardziej format jakby był taki sam. Ta muzyka taka sama, te same miniaturki, takie 1 do 1, to można było pisać, że ktoś kopiuje. Ale po co tym pisać jak ktoś, kto kopiuje, wie, że kopiuje. Też wiem, że kiedyś tak robiłem, ale obejrzyjcie sobie moje najnowsze filmy, zobaczycie miniaturki, porównajcie to wszystko z kanałem Tidźmiego. Zobaczycie, że są to dwa różne kanały, które łączy tylko nagrywanie Minecrafta, ale w dwóch różnych stylach. Ostatnio do czego się ludzie przyczepili, to serię na moim kanale, co znaczy, to musi być w Minecraft. Nie jest ona odgapiona od nikogo, a rozpoczęłam ją po to, żeby przedstawiać własne pomysły i pomysły widzów na rzeczy, które powinny być w Minecraft. I na koniec kopiowanie. Kopiowanie to jest tak jakby odbicie lustrzane kogoś, w sensie robienie tego samego co ktoś robi. Oczywiście tak 1 do 1 i kopiowanie totalnie wszystkiego. Sam kiedyś taki byłem, ale się zmieniłem i uważam, że kopiowanie to dobre rozwiązanie, jak chce się zacząć z YouTube'em, ale nie ma się pomysłów na kanał i faktycznie można zacząć od kogoś kopiować, a potem wprowadzać swój styl. Pisanie, że ktoś kopiuje od innego twórcy, bo nagrywa to samo, ale w innym stylu, jest po prostu głupotą. Na YouTubie na przykład mamy wiele Minecraftowych kanałów, każdy nagrywa tą samą grę, ale w innym stylu. I to jest piękne, naprawdę można oglądać mnie oraz TJMiego i widać, że nagrywamy tą samą grę, ale inaczej. I raczej nikt nie powinien mieć z tym problemu. Zanim następny raz napiszecie, że ktoś od kogoś odgapia, przeanalizujcie dokładnie i rzetelnie filmy jednej i drugiej osoby. Na przykład, macie kanał zajmujący się zjawiskami paranormalnymi i na polskim YouTube jest sporo takich kanałów. Każdy z nich tworzy oryginalne i fajne filmy, i można oglądać każdego i nie mieć z tym problemu. Ogólnie te kanały mają tą samą tematykę oczywiście, to jest taki przykład. Te kanały mają tą samą tematykę i że tak powiem, każdy z nich ma oryginalne wykonanie, i naprawdę nie można komuś zarzucić, że ktoś od kogoś odgapia. Abym zapomniał, nawet ludzie mi zarzucają, że mam taki sam głos jak ty, mi i krew mnie zalawa jak czytam takie rzeczy. Głosu i charakteru sobie nie zmienię, zawsze taki byłem, jestem i będę sobą. A jak ktoś mi zarzuca, że mówię podobne, takie same słowa jak ktoś inny, to niech się zacznie leczyć, bo jest nim chyba troszeczkę źle. Jak można kopiować od kogoś słowa czy zwroty? Naprawdę nie mam pojęcia.